Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Muszę trochę odreagować, bo wczoraj byłem w Krakowie przez głupi przypadek zresztą i postanowiłem odreagować ten wyjazd, bo strasznie nie lubię jeździć do miasta Smoka Wawelskiego i królów i wszystkich szpanerów innych. Popatrzcie, zaraz wam pokażę, jak jest ładnie na łące dzisiaj. Pierwszy dzień wakacji. Mój pies się cieszy, bo wreszcie będzie miał kto z nim w domu siedzieć. I słoneczko, i zbierają się chmurki, po południu ma być burza. A my idziemy do lasu, do tego lasu, do lasu, który już znacie. Jest to las babci Wojtka. Idziemy sobie poodpoczywać. Tak, nie żebym coś miał w stosunku co do ludzi z Krakowa, wiecie. Jeżeli ktoś się poczuł obrażony, to bardzo uprzejmie przepraszam. Znacie przecież Maciusia. Maciuś jest z Krakowa na przykład, nie? I jest to człowiek, za którego bym sobie dał rękę uciąć. Bo jest bardzo fajnym przyjacielem i dobrym człowiekiem przede wszystkim. Różne miał w życiu drogi, ale wybrał tę, która jest dla niego najwłaściwsza. Pozdrawiam cię, Maciuś. Mam nadzieję, że mi wybaczycie osoby, które oglądają mnie z Krakowa, za moją szczerość. Ale chyba nie chodzi o to, żebym was kłamał, prawda? Bo to by było nieeleganckie. No, idziemy sobie dalej. Znaleźć gdzieś miejsce do odpoczynku i do zregenerowania sił. Jak wam się wydaje, to miejsce jest w porządku, żeby sobie odpocząć? Mówię tam o tamtych dwóch drzewach. Chyba okej.
dlaczego hamak dzisiaj, a nie na przykład kocyk, nie? Tak jak to zwykle bywa. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo dużo kleszczy. Sezon letni i sezon taki, kiedy są opady, czyli powiedzmy wczesna jesień, to jest jak najbardziej sezon, gdzie można zabrać hamak i nawet chyba wygodniej odpoczywa się w hamaku niż siedząc na glebie. Zdecydowanie bardziej wolę spać na glebie niż w hamaku. To jest na pewno. Natomiast jeżeli idę i hamak mój waży 300 gram, to jest tyle co nic tak naprawdę. Biorę go ze sobą po prostu do plecaka i w momencie, kiedy chcę odpocząć, to sobie go wieszam na drzewach i cześć pieśni, nie? Natomiast spanie w hamaku, albo ja do tego jeszcze nie dorosłem, albo po prostu już to przerosłem. Także tak to wygląda. Natomiast zdecydowanie fajna perspektywa. Fajna perspektywa z hamaka. Każda firma prześciguje się w patentach odnośnie nowoczesności i obniżania wagi ekwipunku. DD Hamok też ma takie rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest dostępne, nie wiem, czy we wszystkich hamakach, czy tylko w hamaku Super Light, który jest podobno, tak piszą, najlżejszym hamakiem na świecie. Nie sądzę, aby to była prawda. Bardziej chwyt marketingowy, no ale dobra. Niemniej jednak rozwiązanie takie to linka Dynema, która jest samozaciskowa. Tutaj wkładamy sobie do tego sznurek, nie? I on się sam zaciska. To zastępuje karabinek. Czy to jest dobry pomysł, aby takie doświadczenia przeprowadzać? No, ocencie sobie sami. Generalnie ja bardziej jestem przyzwyczajony do karabinka standardowego. Natomiast nie przeszkadza mi to w niczym. Jest to lżejsze, ale łatwiej to zgubić. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swoje plusy i minusy. No ale trzeba odpoczywać na czymś. Pamiętajcie, że to ustrojstwo musi stać na równym. Pamiętajcie też o tym, co wam mówiłem, żeby jak najmniej ingerować tutaj w glebę, w roślinność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie ustrojstwo zaginamy sobie w ten sposób. Oczywiście dostosowując to do naszego kubka, którego będziemy używali. Ja to może tak postawię, nie wiem, czy to widać w ogóle. Widać, widać. Kubek ma na tym stać stabilnie, żeby wam się nie wywrócił. Więc warto przed rozpaleniem, przed położeniem kubka z wodą sprawdzić. Widzicie? Tutaj nie stoi stabilnie. Trzeba to zrobić, o, bardziej tak, w ten sposób. Czy teraz będzie stał stabilnie? Zdecydowanie tak. Ok. Jeszcze można tu trochę wybrać. W pożądalu. Teraz powinno być jak najbardziej fajnie. Mamy. Bierzemy sobie paliwko turystyczne. W tym wypadku paliwo wojskowe. Bierzemy sobie zapałeczkę.
i staramy się to zapalić jedną zapałką. Jak nam się uda, to fajnie. Jak nam się uda, to poczujemy się jak harcerze. A jak nam się nie uda, to też fajnie, ponieważ ma prawo nam się nie udać. Przecież nie o to chodzi, żeby nam się wszystko w życiu udawało. Stawiamy sobie nasz kubek rzeczony, odkręcamy sobie wodę i sobie lejemy tyle, ile wypijemy, bo woda to bardzo ważny składnik naszego ekwipunku, jak wiecie, przynajmniej dla mnie. Zakrywamy sobie to pokrywką i czekamy, co będzie się działo dalej. Dzisiaj użyjemy podgrzewacza Wojska Polskiego. Wyższość takiego rozwiązania nad samotnymi wilkami i innymi tematami. Można się sprzeczać, wyższości nie ma, bo trzeba mieć paliwo stałe ze sobą. Niemniej jednak, tak, nie wydziela dymu, nie niszczy ściółki. Ciężko jest nas zlokalizować, jeżeli podgrzewamy wodę na takim ustrojstwie. Jest mniejsze, lżejsze, łatwiejsze w rozbiciu, że tak powiem, czy rozłożeniu, przynajmniej w mojej ocenie. Natomiast oczywiście każdy ma to, co preferuje i wcale nie musi mnie słuchać. Ja generalnie dzisiaj nie będę używał podgrzewacza od mojego kompletu, tylko właśnie tego, ponieważ obiecałem wam, że pokażę wam, jak to działa, nie? Czekając na herbatę, mogę wam powiedzieć, że słuchajcie, nie warto jest gonić za kasą, nie warto jest gonić za sławą, nie warto jest gonić za jakimiś takimi wartościami, które tak naprawdę nikomu do niczego się nie przydają, poza wzbogaceniem naszego ego, i to też nie do końca jest tak, że one wzbogacą nasze ego, tylko tak nam się wydaje. W pewnym momencie przeżywamy pewne rzeczy i później się zastanawiamy, kurde, bez sensu w ogóle, o co chodzi, nie? Także warto jest sobie poodpoczywać po ciężkim tygodniu pracy. Warto jest łapać promienie słońca, ale nade wszystko warto i polecam mieć rodzinę, dzieci, spędzać czas z rodziną, spędzać czas z dziećmi. Raz, że człowiek od dzieci się bardzo wiele może nauczyć, człowiek dorosły, bo dzieci są takie czyste i mają zupełnie inne myślenie niż my dorośli. Już zapomnieliśmy o tym, jak być dzieckiem. Druga sprawa, że dzieci cieszą się z naszej obecności i to im wystarczy tak naprawdę. A trzecia sprawa jest taka, że jak stracicie dzieciństwo swoich dzieci, nigdy sobie tego nie wybaczycie. Nigdy. No, zaraz będzie wrzało. Dzisiaj dla odmiany będzie ekspresóweczka.
O. Cygmy pyk. Już jest. No, wypiłem herbatkę. Nieco się pociemniło na naszym niebie. I zaczął wiać wiatr. A tutaj w górach to znak, że trzeba albo szukać schronienia, albo się zwijać. Ostatnio w Andrychowie była dość mocna ulewa z gradem. Na jednym osiedlu był grad, osiedle obok podobno nie było gradu. W Kalwarii była taka ulewa i burza ze 2 czy 3 dni temu, że samochody się podobno cofały. Jak się zjeżdża z Czernej, było tak zalane. Nie wiem, Artur tam spał wtedy akurat w hotelu, to mi opowiadał. Natomiast dzisiaj jak wyjeżdżałem, mówili, że w Krakowie jest dość mocna ulewa. Ale tutaj jest sucha Beskidzka, albo prawie sucha Beskidzka. Tutaj się w górach zbiera czasami burza w 15 minut, jak przyjdzie od babiej na przykład, nie? Także powolutku, pomalutku, bockiem, bockiem i w ksoki. Słuchajcie, ten hamak po spakowaniu mieści mi się w dłoni, jak widać. Hamak ma wymiary 2,7 na 1,4. Moim zdaniem trochę za małe do spania. Ale żeby poodpoczywać, jak widzieliście, nie ma żadnego problemu. Można sobie dokupić jeszcze taką cięciwę stabilizującą do niego. Ale tak jak mówię, ja biorę to jako dodatkowy sprzęt, który noszę w plecaku, bo nic nie waży, znaczy nic nie waży, bo waży 300 parę gram, nie? Z całym łupi sling i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś, jak organizowałem jeszcze konwent bushcraftowy grupy, którą założyłem na Facebooku, mianowicie Bushcraft Poland, było to lat temu chyba 5. Zwróciłem się do takiej firmy z Warszawy, Tier One się nazywała, o to, aby zaopatrzyła mnie właśnie na ten konwent w łupi slingi z Didi Hammock, co też ta firma uczyniła. Nagrałem wtedy nawet jakiś tam materiał na ten temat. No i teraz dostałem to nieodpłatnie oczywiście. No i teraz powiem wam, że tę firmę zobaczyłem, znajome logo na naszym portalu aukcyjnym Allegro. I właśnie kupiłem ten hamak od Tier One z Warszawy. Polecam, bardzo szybka wysyłka. Mogłem go kupić taniej generalnie w sklepie, w którym mam dość spore zniżki. Ale chciałem zrewanżować się Państwu za to, że obdarzyliście mnie zaufaniem 5 lat temu, kiedy ja nie miałem środków na to, żeby zakupować rzeczy typu łupi sling, bo to wtedy wychodziło dopiero. Wtedy jeszcze nie umiałem sobie tego zrobić, nie wyobrażałem sobie tego jakoś specjalnie. Natomiast teraz mogłem się Państwu zrewanżować, dać Wam zarobić. Także bardzo dziękuję Tier One za szybką wysyłkę i profesjonalną obsługę w każdym celu. Oczywiście jak skończycie już swoje gotowania, to kuchenkę można doprowadzić do pierwotnej postaci. O. Pamiętajcie o tym, aby uporządkować po sobie, żeby nie zostawiać śladów, że byliście tutaj i gotowaliście, bo i po co. O. Idziesz sobie, człowiecze marny, a tu prawdziwek. A kupiłem dzisiaj jajka. Miałem takie przeczucie chyba, takie samo jak z tą burzą, bo już grzmiało przed chwilą. A przeczucie tyczyło się dzisiejszej jajecznicy. Pierwszej w tym roku z grzybami. Haha. Moi drodzy, nie trzeba wyczynowo chodzić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Oczywiście można, bo to jest przyjemne dla niektórych. Ale nie trzeba tego robić, żeby dobrze wypocząć. Warunek jest taki, żebyśmy potrafili cieszyć się właśnie z tego, że jesteśmy w tym, a nie w innym miejscu i że możemy wypocząć tu, a nie gdzie indziej. Tego Wam życzę w
te wakacje. Pierwszy wakacyjny odcinek mamy za sobą, ja mam za sobą. Zostańcie w duchu, życzę Wam błogosławionej niedzieli i zapraszam w Beskidy.